Zadanie. W okręgu ośrodku w punkcie S poprowadzono cięciwę AB, która utworzyła z promieniem AS kąt o mierze 31 stopni. Zobacz rysunek. Promień tego okręgu ma długość 10. Odległość punktu S od cięciwy AB jest liczbą z przedziału. Zaznaczmy na rysunku, że promień tego okręgu ma długość 10, czyli AS to jest 10. I szukamy odległości punktu S odcięciwy AB. Zawsze odległość punktu od prostej czy odcinka jest prowadzona pod kątem prostym. Tutaj szukana jest odległość AS. Chcemy się dowiedzieć do jakiego ona przedziału tutaj należy. I od razu zaznaczmy nasz kąt prosty. Jak już wspomniałem przed momentem, odległość danego punktu od prostej czy odcinka jest wyliczana... Po najkrótszej linii, czyli pod kątem prostym. Mamy kąt 31 stopni i mamy przeciwprostokątną w trójkącie prostokątnym. Możemy na podstawie tych danych wyznaczyć sinus 31 stopni. Więc sinus 31 stopni jest to przyprostokątna leżąca naprzeciwko kąta do przeciwprostokątnej. I teraz Mając sinus 31 stopni, możemy tę oto wartość zastąpić liczbą. W tym celu zerkamy do tablic matematycznych. Tutaj masz wycinek potrzebny nam do obliczeń. Szukamy 31 stopni. Tutaj mamy stopnie, więc widzimy, że to jest ta linijka 31 stopni i sinus z 31 stopni. Mamy 0,515 i wpisujemy to właśnie zamiast sinusa 31 stopni. Prawa strona do przepisania. Teraz takie równanie wystarczy w pamięci pomnożyć przez 10, więc tutaj przecinek nam się przesunie, x będzie równy 5,15. I wpisujemy to na rysunek. I teraz czytamy jeszcze raz odległość punktu S odcięciwy AB jest liczbą z przedziału. No właśnie, ta nasza liczba jest z którego przedziału. Możemy zapisać liczby w postaci ułamków dziesiętnych i sprawdzamy, czy 515 leży w pierwszym przedziale. Przyglądamy się na liczby 4,5, średnik 5,5, tak 515 leży między tymi dwiema liczbami, więc zaznaczamy odpowiedź A.